W dniu 12 stycznia w Mściwojowie 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaczynamy o godzinie 11 morsowaniem. O godzinie 14 bieg policz się z cukrzycą. Od godziny 15 licytacje, pokaz pierwszej pomocy, występy dzieci ze szkoły podstawowej, poczęstunek, catering, dla każdego coś fajnego. Główną atrakcją 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mściwojowie będzie ciągnik Ursus C330, którego przez cały dzień finału będziemy obklejać serduszkami. Licytować będziemy cały dzień, a między innymi na licytacji mamy tak: serce granitowe, podpis Andrzeja Gołoty na plakacie, rękawice z podpisem Mariusza Wacha i Parzyczewskiego. I oczywiście jak zawsze z nami będzie Złomek ze Zgorzelca, będzie woził przez cały finał dzieci wokół sali. A w tym roku gra z nami pani Agnieszka Palikowska, fryzjer męski. Przez cały dzień będzie możliwość skorzystania z usług fryzjerskich. Startujemy o godzinie 11. Przez cały dzień będziemy oglądać tego Ursusa. Zapraszamy. Nie możecie tu braknąć. Kończymy o godzinie 20. Światełkiem do nieba. Łapiemy wiatr, żagle, siema! Zimno, uwaga, raz, dwa, trzy, Już 12 stycznia w Mściwojowie 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielka Orkiestra w tym roku gra dla zabiegowej medycyny zabiegowej. Nie, czekaj, Daku? Dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Dobra. Już 12 stycznia w Mściwojowie 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mściwojowie. Nie, po co to Mściwojowie dwa razy? Już 12 stycznia w Mściwojowie 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie ruszaj się, Kamil, nie ruszaj się. Przez cały dzień będziemy oklejać ciągnik marki Ursus C330. Dla przybyły. Ale dobrze było. Główną atrakcją 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mściwojowie będzie ciągnik Ursus C330, którego przez cały dzień finału będziemy oklejać serduszkami. Dokładnie. Ale trochę za szybko. O kurde. Nie dotykaj.